Cześć, ja jestem Anjon i czarno to widzę. Ale czarno to widzę tylko dlatego, że jesteśmy w środku czarnego weekendu, bo portal świeci się wszystkimi możliwymi kolorami. To jeden z nielicznych momentów w ciągu roku, kiedy mamy zwiększone szanse na wylosowanie ciekawych czempionów z Ancient Shardów, Void Shardów, Sacredów i także z Primali. Z Primalami jest tylko jeden haczyk, zwiększone szanse są tylko na mitycznych czempionów, ale po to są właśnie Primale, także ja jestem osobiście skłonny wybaczyć brak zwiększonych szans na legendy i epiki z Primali, bo to nie po to się je otwiera. A otwierać trzeba, jeśli ktoś oczywiście robi fuzję, bo właśnie trwa Champion Chase Tournament, w którym do zdobycia są oczywiście fragmenty właśnie do fuzji. Ja fuzję robię, także będę otwierać szardy, a zacząłem jeszcze w piątek w evencie z prizmowymi szardami i pokażę Wam teraz, co udało mi się wylosować. Pula czempionów w tym evencie jest naprawdę bardzo ciekawa. Przede wszystkim oczywiście jest nowy Faction Unity Champion dla Demon Spawn. Jest świetny i nie obraziłbym się, gdybym go wylosował. Pozostali czempioni też są wysoko na mojej wishliście. Jest Duchess, jest Prince Kaimar, ale też Helikat czy Hefrak. Również chętnie bym ich zobaczył. Z tej listy mam jedynie Countess Lix, choć jeszcze nie zbudowaną. Dobrze, próbujemy. Dwie szanse. Z pierwszej zaczynamy mocno epikiem na Zana. Okej, i druga szansa, gdzie wypadnie też epik. Za to bardzo dobry epik Magnar. Chyba najlepszy HP nuker wśród epików, no ale to nie jego tutaj szukaliśmy. Także tak wyglądało moje piątkowe losowanie. A teraz przejdźmy do dania głównego, czyli szardów wszystkich kolorów, ale zaczniemy od tego najważniejszego, czyli od czerwonych. I zaczniemy z grubej rury, czyli otworzymy całą dziesiątkę. No wiecie, żeby szybko załatwić sprawę. Także zaczynamy mocno od dwóch, trzech rerek. Dobrze, mamy epika i zobaczmy. Drugi epik, trzeci epik, no będzie trochę punktów rzeczywiście, ale czekamy na te punkty, które za czerwonych czempionów wpadną. Dobra, pierwsze koty za płoty, to może teraz pojedyncze. Te cztery otworzymy sobie pojedynczo, tutaj też mamy niebiesko, ale to tylko, wiecie, wypadek przy pracy i tym razem będzie też kolejny wypadek. Nie wiem, co z przepisami BHP, ale no tym razem już nie może być niebiesko, a jednak... Dobrze, no jest to jakaś forma podatku, który jestem skłonny zapłacić pod warunkiem... No dobra, no przynajmniej nie jest niebiesko u Metogi. No świetny model, bardzo fajnie wygląda czempionka, ale nawet szczerze powiedziawszy nie wiem, co robi. Dobra, no zaczęliśmy może nie tak jak chciałem, więc myślę, że teraz przełączymy się na inny kolor szardów, żeby to trochę odczarować. Odczarujemy tutaj, chociaż wiecie co, tutaj ja nawet tutaj nie chcę oglądać legend. Niech te niebieskie szardy bóstwa RNG przyjmą w formie ofiary. Dobra, pierwsza ofiara, no przydałaby się taka ofiara pełnych rerek, czyli taki... Typowe 10 niebieskich. Idziemy w dobrą stronę. No, Sitchkulk zepsuł tutaj ofiarę, ale może zostanie zaakceptowana. Przełączmy się teraz i sprawdzimy to. Sprawdźmy. Ta dziesiątka, czy to w niej trafi do mnie kolejny, drugi wylosowany mityczny champion. Jak na razie nie zanosi się na to. Ten Sitchhulk. Niedobrze. To był znak chyba. No nic. W tej dziesiątce również nie osiągnęliśmy tego, czego chcieliśmy. Spróbujmy pojedynczo. Pojedynczo te trzy niebieskie apotekery. Jedna z lepszych rerek. No, zobaczmy dalej. Okej. Jest niebiesko. Jest niebiesko, czyli zgodnie z planem. Zgodnie z planem. Płacimy cenę za to, że w ostatniej dziesiątce z czerwonych szardów wylosuje się mityk. Dobra, zobaczmy dziesiątka. Wszystko idzie tak, jak powinno. Bushi. Ja go lubię, powiem Wam. Ale może to dlatego, że mam sześciogwiazdkowy blessing na nim. Aczkolwiek on naprawdę fajnie potrafi uderzyć.
I to koniec miejsca. Za chwileczkę się zobaczymy, posprzątam i będziemy kontynuować losowanie. Miejsce już jest. 20 niebieskich, które zrobią dobry podkład na ostatnią dziesiątkę czerwonych. Zaczynamy z grubej rury. Hoska Rul, bardzo fajny champion. Używam go również w Syntranos. Tylko jeden epic. O, ale jest ciekawa rerka, słuchajcie. Sentinel, tak a propos Syntranos. Na kilku stage'ach jest bardzo użyteczny i jak na rerkę, o dziwo, bardzo mocno bije. Ma A1 z Provoke, ma A2, który atakuje wszystkich przeciwników, rzuca mały decrease attack. Możecie się zdziwić, ale brakowało mi jej. Oczywiście losowałem ją kilka razy wcześniej, ale jakoś nigdy jej nie zachowałem, a teraz na pewno zbuduję. I to już ostatnia dyszka, ta rozgrzewkowa. Mamy rerki, kontynuujemy ofiarę. Tutaj bardzo dużo epików, będzie dużo punktów. 1000 punktów w turnieju. Okej. Ostatnia dyszka to jest ta dyszka. Ja wierzę w to, że tym razem zobaczymy czerwony błysk. I zaczynamy od żółtego, to dobry ale to jest abes. Ale dobrze, dobrze, nie rozpraszajmy się, nie rozpraszajmy się. No, czekam, czekam, dobrze, fioletowo, niebiesko, niebiesko i niebiesko. No cóż, no tym razem niestety, okej, okay, no ja, jest jakaś legenda, ale po pierwsze jest to duplikat, a po drugie ta legenda, ona nie robi nic. To jest w zasadzie epic tak naprawdę. Jedyny pożytek, jaki z niej będzie, to oczywiście Faction Guardians. No nie, takich legend ja nie chcę oglądać. Wrzućmy ją na poprawę humoru chociaż do Faction Guardians. Przynajmniej 10% HP dla pozostałych czempionów z tej frakcji legendarnych. Ale no zawiodłem się. No zawiodłem się. Że do następnych podwójnych szans będę musiał wstrzymać moje zapędy wylosowania kolejnego mitycznego czempiona. Sprawdźmy jeszcze Champion Chase Tournament. No tutaj nieźle, tutaj nieźle. Oczywiście nie mam szans rywalizować o jakiekolwiek tutaj sensowne nagrody za miejsce. Lider u mnie ma 50 tysięcy punktów już. Nie zamierzam się ścigać, natomiast ta legendarna książka, ona jest w zasięgu i myślę, że spróbujmy jeszcze jednej szansy, albo nawet dwóch, na mitycznego czempiona. Miałem zostawić te szardy na CVC, ale może mój plan mi wybaczy, nadrobię czymś innym, ale chciałbym, żeby to dzisiejsze losowanie sprawiło i nie sprawi. Okej, kapitan Temila. No dobra, okej. Te fragmenty też będę musiał zbierać. Ostatnio Syntranos przystopowałem, nie jestem w stanie przejść kilku stage'y. Może jeszcze spróbuję w tej rotacji. No ale my chyba musimy coś tutaj jeszcze podciągnąć. 15 sacredów. Tak jakbym się zastanowił. No myślę, że 5. 5, słuchajcie. 5 mogę otworzyć i to nie zagrozi, myślę, turniejowi w przyszłym tygodniu, a przy okazji pozwoli mi zdobyć no na pewno legendarną książkę, a może mityczną, nie sądzę, ale legendarna powinna być w zasięgu. Ok, Sandlash Survivor i lecimy dalej. Co tym razem? Tym razem legenda i tym razem to bardzo fajna legenda. To jest nowa pani na moim koncie, Elva Oatenborn. No, piękny model przede wszystkim. Tutaj graficy wznieśli się na wyżynę, a dodatkowo świetny healer, reviver. Ona jest dostępna przy okazji w takiej paczce, jeśli przestaniecie grać dłuższy czas, macie możliwość za dość niewielką opłatą na końcu takiego eventu dostać właśnie tą czempionkę. Ale niech to Was nie zmyli, bo to naprawdę bardzo dobra supporterka. Że jest coś dobrego na moim koncie nowego. Lecimy dalej. Poproszę o więcej. No, może nie w postaci Alarika. Jeszcze dwa szardy. Może tym razem, niestety,
No są punkty Hordin. Jedyny pożytek z niego w tym momencie. I ostatni shard, Epic. Dobrze, Torture Helm. Tak wyglądało otwieranie na moim koncie. Oceniłbym je, no, powyżej przeciętnej. Nie mogę narzekać, nie dostałem tego, czego chciałem. Mozol nie buduje Mercy, jeśli chodzi o Primale. Spójrzmy teraz na punkty, co uda się tutaj zgarnąć. Jest legendarna książka, ta druga. 7,5 tysiąca punktów, więc zbyt duża odległość do mitycznej książki. Także daruję sobie raczej próbę jej zdobycia. Natomiast bardzo jestem ciekawy, jak Wam poszło. Pochwalcie się wszystkimi mitykami, jakie wylosowaliście. Nie oszczędzajcie mnie. Niech chociaż sekcja komentarzy rozbłyśnie na czerwono. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!